Biegły prokurator prowadzący śledztwo w sprawie pożaru odpadów w Siemianowicach Śląskich weszli na zniszczony przez ogień teren. Mogli to zrobić dopiero po tygodniu od pożaru, bo cały czas trwało dogaszanie. Prokuratura czeka teraz na ekspertyzę. Śledczy badają dwa wątki. Pierwszy dotyczy okoliczności i przyczyn samego pożaru. Drugi procederu składowania w tym miejscu niebezpiecznych odpadów. Paweł Jędrusik. Pożar przy ulicy Wyzwolenia w Siemianowicach Śląskich miał miejsce 10 maja. Jego gaszenie trwało kilka dni, a do czasu zakończenia akcji gaśniczej prokuratura nie mogła prowadzić na miejscu niezbędnych czynności. Część z nich wykonała w tym tygodniu. Na obecnym etapie są przesłuchani świadkowie. Przeprowadzono również oględziny monitoringu, który został zabezpieczony z okolicznych kamer. We wtorek prokurator przeprowadził oględziny na miejscu zdarzenia wraz z biegłym. Pożar w Siemianowicach gasiło kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej. Na razie jeszcze nie możemy mówić o przyczynach. Czekamy na opinię biegłego, który mam nadzieję wskaże nam, co się stało. Według szacunków podczas pożaru mogło się palić nawet 10 tysięcy ton odpadów.